Witam Was, moi drodzy. Dziś mamy na lekcji gości, jak widzicie, więc musimy się postarać, żeby pracować jeszcze bardziej rzetelnie niż zwykle. Na początek zadanie na dobry początek. Macie kilka pytań dotyczących z ostatnio przerabianego materiału i chciałabym, żebyście szybciutko wypełnili te karteczki. Gotowe, tak? Dobrze, to teraz losujemy osoby, które udzielą nam odpowiedzi na poszczególne pytania. Pierwsze to jest, kwasy karboksylowe są to pochodne? Jedynka? Ula. Kwasy karboksylowe są to pochodne węglowodorów, tak? Wszyscy mamy? Dobrze. Teraz drugie pytanie. Cząsteczka kwasu karboksylowego zbudowana jest z rodnika i grupy? Karboksylowej. I grupy karboksylowej. Tak mamy? Jeżeli tak mamy, to plusik. Super. Dalej. Dysocjacja jonowa jest to? Proszę dokończyć zdanie. To? Rozpad na jony, rozpad cząsteczki na jony w wodzie. Pod wpływem wody. Dobrze. Rozpad cząsteczki na jony pod wpływem wody. Kolejne. Jon dodatni to? Kation. Kation, a jon ujemny to? Anion. Anion. Okej, okay, tak wszyscy mają? To bardzo dobrze. Teraz, moi drodzy, chciałabym, żebyśmy sobie zobaczyli, o czym będzie dzisiejsza lekcja. Proszę bardzo, Antek jest moim asystentem. Proszę, i gdybyś mogła tam podać dalej. Wszyscy mają już pomocę? Dobrze, to bardzo proszę, bierzemy karteczki do ręki i sprawdzamy sobie, jaki dzisiaj cel lekcji mamy. Poznam budowę, właściwości i zastosowanie kwasu octowego, tak? Kryteria mamy zapisane również na tablicy. Zapiszę wzory strukturalny, półstrukturalny, podam nazwę zwyczajową i systematyczną kwasu karboksylowego zawierającego dwa atomy węgla. Wymienię właściwości fizyczne i chemiczne kwasu octowego. Opiszę sposób przeprowadzenia reakcji chemicznych kwasu etanowego z wodorotlenkami, z tlenkami metali i z metalami. Zapiszę obserwacje i sformułuję wnioski. Zapiszę równania reakcji chemicznych zachodzących podczas przeprowadzenia doświadczeń. Zapiszę równanie reakcji dysocjacji jonowej kwasu etanowego oraz wymienię zastosowania kwasu octowego. Takie mamy dzisiaj cele. Zapraszamy dziewczyny tu. Bardzo proszę sobie tu usiąść. Moi drodzy, na początek chciałabym, żebyśmy sobie przeprowadzili doświadczenia w grupach. I pracujemy w grupach tak jak siedzicie, natomiast na trzy osoby dajemy jedno polecenie. Proszę bardzo. Przekażesz tam dalej. I przeczytamy sobie, co macie do zrobienia. Przekażesz dalej. I Kamilka. No i proszę bardzo. Czytamy. Co będziemy teraz robić? Najpierw, moi drodzy, do probówek, które macie przed sobą, wlejecie troszkę kwasu octowego i zgodnie z poleceniem chciałabym, żebyście sprawdzili barwę, zapach, rozpuszczalność w wodzie, potem odczyn. Zwróćcie uwagę, że odczyn będziemy sprawdzać najpierw za pomocą papierka wskaźnikowego, widzimy, a potem dodacie do probówki kroplę oranżu.
No i na koniec pomyślimy sobie, w jaki sposób przebiega dysocjacja jonowa tego kwasu. Proszę bardzo, macie 5 minut. Zaczynamy. Wysoko. Mamy to tutaj zmierzyć? Nie. To jest zmierzenia pH. Rozpuszczalność w wodzie, po prostu patrzysz, czy się rozpuszcza, czy się robią warstwy. Mieszać? No bo tu nie ma. Wiesz, jak będziemy mieszać, to będzie przestarczyć na górze. Dobra, no za dużo dosiała, to było wycenę. Dobra. No żeby nie wypadł, tam zapisać kierunki. Czyste kartki. Co? Czyste kartki. Ale... Karty pracy były. Nie wiem. Nie, te drugie. Karty pracy. Albo otworzysz sobie kropelkę, to na razie na szkiełko i sprawdzisz. Czy masz? Tak, masz w wodzie i odczuć. Masz tu wodę. Robo chcę dodać. Te kartki zadania. Czego nie dostałeś? Karty z zadania. Takie. Panowie, jeszcze jedno? Kropelka? Dobra, nie jest jeszcze starszy. Nie jest starszy. Dobra, dobra. Okej, teraz ściana tu. Teraz papierek. Czerwony, tak? Człowieku, jak dodałeś oranżu i to się zabarwiło, to zawsze będzie kwasowy. To po co sprawdzałeś ten papier? Uwaga, teraz tak. Po wypełnieniu kart pracy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara przekazujemy koleżance lub koledze. I koleżanka lub kolega sprawdza. Tak. Ale jak mam napisać jakiś odczyn, skoro nie mamy żadnej legendy do koloru papieru? Ale dorałaś oranż. A w jakim środowisku papierek wskaźnikowy barwi się na czerwono? Ja wiem, że będzie kwasowy, to chodzi mi czym. Trzeba to ustalać dokładnie pH. Nie, wystarczy jedno słowo. Dysocjacjonowej. A to mamy zapisać kwas octowy plus H2O i reakcję. Czy nie napisać, tak? Kochani, to
Kochani, w ostatniej rubryce wpisujecie reakcję dysocjacji kwasu octowego. Tak? Kto już ma gotowe, przekazuje koledze, koleżance zgodnie ze wskazówkami zegara. Zaraz będziemy sprawdzać z tablicą. Przekazujemy. No i proszę bardzo. Gotowi już jesteśmy? Poprosimy do pierwszej linijki, stan skupienia. Zapraszam, Ula. Sprawdzamy karty pracy, sprawdzamy z tablicą. Tak? Dalej, barwa. Ula, od razu barwa i zapach. A rozpuszcza się w wodzie? To piszemy. Dobrze, jaki jest odczyn? Uwaga, sprawdzamy, czy wszyscy tak mają. Jeżeli jest dobrze, to plusik, jeżeli jest źle, to minusik. Tak, zapisz nam jeszcze reakcję dysocjacji. Słuchajcie, widzę, że tutaj z reakcją dysocjacji mamy trochę kłopot. Wszyscy macie przed sobą modele cząsteczki. Proszę bardzo, widzimy. I teraz musimy się zastanowić, który atom wodoru od tej cząsteczki się odrywa. Czy ten, który jest w rodniku alkilowym, czy ten, który jest w grupie karboksylowej. Dokładnie. Czyli oderwijcie sobie atom wodoru i już od razu sprawa jasna. Tak, to jest kation wodorowy, a wszystko, co pozostanie, to jest anion octanowy. Bardzo proszę tak zrobić. Tak? Bardzo ładnie. Dziękuję. Sprawdzamy i poprawiamy. Co było najtrudniejsze? Ostatnie, tak? Wszystkie pozostałe były łatwe, tylko to ostatnie najtrudniejsze. Dobrze, moi drodzy, to teraz zaproszę was do stołu laboratoryjnego. Za chwileczkę, poczekajcie. I przy stole laboratoryjnym zrobimy sobie jeszcze inne reakcje kwasu octowego. W pierwszym doświadczeniu do roztworu kwasu octowego dodamy wiórek magnezu. Proszę bardzo, Maja. I pokazujemy wszystkim do góry, co się tam dzieje, jakie są obserwacje. Maju? Wydziela się gaz. Wydziela się gaz. Słuchajcie, sprawdzimy, jaki to jest gaz. No, jeszcze na razie nie wiemy. Jaki gaz się tak zachowuje? Co to było? Głośno mówimy, wodór. Tak, to jest wodór. Popatrzcie, za chwileczkę ten biurek już cały nam się ładnie roztworzy. To powiedzmy sobie jeszcze tylko, jaka sól nam tu powstanie? Skoro to był kwas octowy w reakcji z magnezem, to jaka będzie sól? Octan magnezu. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz Antek, proszę. Antek zrobi nam kolejne doświadczenie. Tym razem do probówki kwasem octowym. Dodamy szczyptę czarnego tlenku miedzi i będziemy to ogrzewać. Proszę bardzo. To masz kwas. Wszyscy popatrzą, jak wygląda tlenek miedzi. Czarny jak sadza. Sprzątniemy.
O, chyba skorzystamy z pelnika. Proszę bardzo, ogrzewamy nad kominem palnika. I co chwileczkę unosimy, żeby sprawdzić, co się zmieniło. Widać już jakieś zmiany? Tak? Antek? Co widać? Sadzę. A tak jak strząśniemy mocniej? Dlaczego tak machamy nad palnikiem? Żeby nam grobówka nie pękła, tak. Proszę zobaczyć, widać już coś? Jest jeszcze trochę tlenku między na spodzie, ale widać już jakieś zabarwienie. Jakie? Nie widać, tak? To pił. Znaczy to nie opiłki, kochanie, tylko dodamy więcej tego w takim razie. I jeszcze przejemy. Lepiej widać? No i uniesiemy do góry. Klaso, proszę. Widać jakieś zabarwienie? Tak, na dole czarne. Na dole czarne, a na górze? A ja widzę niebieski. Widzimy? Widać niebieski? Nie. Zaniebieściło nam się teraz. Oczywiście jeszcze chwila, jak podgrzejemy to, żeby nam to lepiej przereagowało. Teraz widzę. Tak. Dobrze, to poprosimy kolejną osobę. Słuchajcie, tym razem może teraz poprosimy Igo? Zapraszam. Tym razem do probówki dodamy odrobinę wodorozlanku sodowego. Proszę. Dodamy kroplę fenoloftaleiny. Proszę. Tu masz wodorozlanek sodowy. Dodajemy. Tak. Trochę. Dobrze, teraz kropelka fenoloftaleiny. Tak, pokaż wszystkim. No, o czym świadczy takie malinowe zabarwienie fenoloftaleiny? Tak, zasadowy odczyn. Wstrząśniemy porządnie. No i proszę bardzo, teraz dodajesz powolutku roztwór kwasu octowego. O, tak solidnie dodaj. Spójrzcie, co się stało? Zmienił się odczyn. Jaka reakcja nam zaszła w tym momencie? Jak fenoloftaleina już zmieniła, odbarwiła się, to co się stało? Zmienił odczyn. No, na jaki się zmienił ten odczyn? Na kwasowy, tak? A okej. To siadamy w takim razie na miejsce teraz wszyscy. Każdy z was teraz dostanie, pracujemy w trójkach lub dwójkach, tak jak siedzicie, każdy dostaje rozsypankę. W środku jest 8 karteczek i waszym zadaniem teraz jest odpowiednie substraty połączyć z odpowiednimi produktami. Na stole układamy przed sobą. A, w ten sposób, dobra. Zaraz zrobię z tego metal. Patrz, Tomek, metal z tego zrobię. Tomek. Na pewno to nie tak. Tomek. Co? Metal zrobiłem. Tomek, stworzyłem metal. Mamy już gotowe? O, widzę, że to już jest gotowe, tak? Sprawdzamy. Dobrze, możecie to przypisać do zeszytu. Zapisujemy zeszyt? Nie, to nie.
Chyba tak. To zapisujemy, proszę pani? Tak, jak już sprawdza, że jest dobrze, to przepisać do zeszytu. Nie pani, pani nam sprawdzi. Bo na obiecne. Dobrze. Dobrze. Proszę pani, jest dobrze. Okej. Tak. Dobrze. Dobrze. Fajnie. Przypisujecie te równania reakcji do zeszytu i zaraz kogoś poprosimy, żeby podszedł i zapisał na tablicy i przy okazji zbilansował. I do pierwszej reakcji poprosimy numerek 16, to jest... Losujemy. Kto jest 16? Zapraszam. Wybierasz sobie reakcję i zapisujemy na tablicy. Dobrze, jeszcze tam leży czerwony pisak, proszę bardzo zbilansować. Tak, dziękuję bardzo. To jest pierwsze równanie reakcji. Spójrzcie, reakcja kwasu octowego z magnezem. Teraz poprosimy do drugiej, Ula. Tak, druga reakcja. Dobrze, i poprosimy Ulę również o bilans tej reakcji. Wszyscy sprawdzają sobie w zeszytach, czy dobrze zbilansowali. To już dobrze? No a razem spróbujmy, dobrze? Ula, zapraszam cię jeszcze raz. Dwa atomy węgla, a więc tak? Dobrze, wodór masz ok. Teraz sprawdzamy, ile mamy tlenu. Spójrz. 2 razy 2, 4 i jeszcze 2 to 6. Dobrze, z tych 6 sobie odejmujemy 2 na grupę, czyli tu będzie. O, teraz już jest prawidłowo, dziękuję. Sprawdzamy sobie, czy tak mamy. Kolejne równanie reakcji poproszę. Kto? Zapraszam Kubę. To już było. Musisz wziąć inną.
Dobrze, brawo. No i potrzebujemy jeszcze jednej osoby do zapisania. Kto? Do ostatniej, czwartej reakcji. Brakuje nam jeszcze tylko reakcji z tlenkiem miedzi. Kto? Igor? Zapraszam. Igor, robisz z tlenkiem miedzi. Weź sobie. Ale on ma swoje. Tak, dobrze. I teraz produkty, jakie mamy. I na czerwono poprosimy o bilansik. No, tutaj mamy CH3CO. Dwa razy wzięte, tak? To jest COO. To gdzie stawiamy w związku z tym dużą dwóję? Tak. I dziękuję bardzo. Ostatnia reakcja jest zbilansowana. Teraz, moi drodzy, chciałabym, żebyście wypełnili takie kartki z informacją zwrotną. Sprawdzimy sobie, czy... Tutaj daję wam, proszę. I mam prośbę, jak zwykle, żebyś przekazała dalej. A tak, proszę, do tamtej grupie daję. Tylko tamtej? I wam też, wszystkim, żeby wszyscy mieli. Słuchajcie, macie 5 minut na uzupełnienie tego i za chwileczkę kontynuujemy. Tak? Ale nie wystarczy mi, proszę pani, jeszcze 4 minuty. Dziewczyny, jak tam zostało, to proszę, dobrze? A, zdałeś się, tak? Wszyscy tam macie? Jest. Proszę. Też? Jeszcze jedno. To jeszcze jedno potrzebujemy, proszę pani. Jeszcze jedno nam brakuje. Wszyscy powinni mieć to gdzieś tam. Proszę bardzo. Komu jeszcze? Co ma być w komentarzu? Słucham? Komentarz, o co chodzi? No, kochani, oczywiście czytamy uważnie karteczki z informacją zwrotną. Jeżeli po dzisiejszej lekcji potrafimy udzielić odpowiedzi na pytanie, to stawiamy sobie plusik tam, gdzie jest IZ, tak? A jeżeli nie, to minusik. I krótki komentarz. Czego nie rozumiem, co jest dla mnie jeszcze niejasne, do czego trzeba wrócić. Jak jest jasne, to nic nie piszmy. Jak jest jasne, to plusik i nic nie musisz, chyba że masz ochotę się podzielić jakimś komentarzem z nami. Podpisujecie się na dole pod tą karteczką i zostawiacie pani kartki na stole. Emilka, najpierw plusiki, minusiki przy każdym. Plusy i minusy miały być. Tak nie będzie. Już wypełniłeś? To poproszę. Dzięki. Nie trzeba. Nie.
Nie wszystko. Tak, podpisujemy się do jednego. Dziękuję. Już? Dzięki. Gdybyś mógł pozbierać od koleżanek również i podać do głosu. Dzięki. Dziękuję. Słuchajcie, przygotowałam dla Was takie pyszne rzeczy. Powiedzcie mi, czy lubicie takie ogóreczki? Nie. Nie wierzę. Wszyscy nie lubią. Albo taką papryczkę. No. Mogłaby być tu jeszcze, mogły być tu jeszcze śliweczki, grzybki, albo na przykład gruszki marynowane. Lubimy takie, czy niekoniecznie? Nie. Dobrze, to słuchajcie, jeszcze na koniec chciałam Wam pokazać jedno bardzo proste doświadczenie. Spójrzcie, tu mam taki sam ocet, jak macie na stołach i kawałek skorupki z jajka strusia. No, pomyślałam sobie, że skorupka z jajka strusia będzie solidniejsza, prawda? I teraz spójrzcie, przejdę i pokażę Wam wszystkim, co się dzieje ze skorupką strusia, która... jajka strusia, która wylądowała w roztworze octu. Widzimy? Widziałeś taki antyk. Widziałeś taki eksperyment z jajkiem, którego zostawia w trakcie na 24 godziny. Czętla, mogłoby teraz zasnąć? Pójdźcie. Co się dzieje ze skorupką? A po czym poznałyście? Tylko powstają, bo pęcherzyki gasi, tak? Widać? Chciałam Wam powiedzieć, że skorupka jajka zbudowana jest z podobnych związków chemicznych jak i szkielet człowieka. I teraz chciałabym, żebyście się zastanowili, czy... Słucham? Chciałam spytać, jak myślicie po tym doświadczeniu ze skorupką, czy zdrowo jest jeść takie marynowane warzywa, marynowane owoce, a zdrowo jest pić Coca-Colę, która również zawiera kwasy, które są... Coca-Cola jest zdrowa. Dobra, a jeszcze jedno pytanie. Powiedzcie mi, dlaczego, po co w ogóle się wkłada te ogórki do octu? Żeby się nie zepsuły. No właśnie, bardzo dobrze. Czyli słuchajcie, ocet... jest jednym z konserwantów, tak? Jest europejska lista substancji konserwujących i dlatego jest E i kolejny numerek i właśnie ocet jest również takim konserwantem. Możemy w nim przechowywać żywność różnego rodzaju, ale tak jak przed chwileczką widzieliście, niekoniecznie to dobrze wpływa na nasze zdrowie. No dobrze, to w takim razie powiedzcie, czego możemy użyć zamiast octu? Jeżeli chcemy na przykład sobie zrobić marynowane śliweczki albo marynowane... Coli. No można pakować próżniowo oczywiście, ale wtedy to nie będzie miało takiej długiego okresu przydatności jak wtedy, kiedy stoi w słoiku z octem, a poza tym nie będzie to jej smaczne. Macie jakiś pomysł? Sól też jest konserwantem. Ewentualnie, moi drodzy, możemy użyć kwasku cytrynowego lub soku z cytryny, prawda? Są dużo, dużo mniej ingerują w nasze zdrowie, natomiast równie dobrze konserwują jak również ocet. A jak smakują? Dobrze. Słuchajcie, teraz chciałabym, żebyście tak jak siedzicie w trzyosobowych grupach, żebyście policzyli mi, w trzy osoby. Bardzo proszę policzyć mi, jaka jest zawartość procentowa węgla w takiej cząsteczce. O, w takiej cząsteczce. Bardzo proszę policzyć mi. Zawartość procentową węgla w cząsteczce kwasu octowego. 2, 4, 6, 8. To się nie tak liczy zawartość procentowa. Się nie tak liczy zawartość procentowa. 25%. To jest cała cząsteczka, tak? Czy wy ją rozkręcaliście? Cała. 25%. 25%.
są 2 C, 4 H, 2 O. Liczymy. H, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Proszę, to już... Kto już odliczył? 20%. 27. Chciałabym poprosić, żeby ktoś przyszedł i policzył nam również na tablicy zawartość procentową. Masa, ale jest takie... Masa słońca, nie jest masa Snickersa. Nikt, coś jest nie tak. 24,50. 6 dziesiąte? Na pewno? Na pewno? Tak, bo 24 unii to jest węgiel. No dobrze, no dobrze. Wodoru i 32 unii to jest ten. Dawno nie było testu z chemii. Zapraszam. Siada. Igor, policzyłeś już? 2/5 nie jest 25%. 40%. Jak mu wyszło 20, a nie, że mi wyszło 20. Dlaczego 2 razy 32? Ale węgiel ma masę atomową 12. 32 to chyba siarka. Tak, 2 razy, słuchajcie, 12 unitów to jest masa węgla. Cała cząsteczka kwasu octowego ma w sumie 60 unitów, tak, pytamy. No i teraz policzmy, ile jest tam węgla, jaki procent stanowi węgiel. Zgadza się? Wszyscy tak policzyli? To bardzo dobrze. Kochani, a teraz policzmy sobie, przypomnijmy sobie stężenie procentowe. Proszę bardzo, zadanie drugie. Oblicz, ile gram, oblicz, ile gram kwasu octowego potrzeba do przygotowania 2 kg 2% roztworu. 2 kg 2% roztworu. Proszę bardzo. Kto spróbuje nam policzyć? Ile kwasu octowego użyjemy do przygotowania 2 kg 2%? Już? Kto już ma gotowe? Policzone? Kochani, ja myślałam, że już dokończycie sobie to obliczenie w domu. Na dzisiaj wam bardzo dziękuję.